Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Nie spodziewałem się tego, jakby tej oferty z Zielonej Góry, ale jak już do niej doszło i zaczęliśmy rozmawiać, to naprawdę klub zielonogórski w stosunku do mnie był bardzo, bardzo konkretny i dosyć często mieliśmy kontakt, dosyć często do siebie dzwoniliśmy. Jakby sprawdzaliśmy, czy dalej te oferty są aktualne. No i przyszło tak, że po prostu podpisałem jakby kontrakt w Stelmecie Forba z Zielona Góra ze względu na to, że no przede wszystkim mój osobisty powrót do Ekstraligi staje się jakby bardziej taki realny, bo wiadomo, jak są plany Zielonej Góry. Chcemy od razu wejść do Ekstraligi i będziemy o to walczyć na pewno. Nie będzie łatwo, ale jesteśmy przygotowani. Ja tak naprawdę osobiście nie mam planu B, więc nastawiam się na ciężką walkę, na równą walkę z pozostałymi drużynami pierwszoligowymi, żeby w przyszłym roku mogliśmy się cieszyć z awansu. Pierwsze wrażenia co? Na pewno w porządku, fajnie się układa na razie współpraca z zarządem i z chłopakami, się dobrze dogadujemy, także na pewno wszystko na plus. Skąd Zielona Góra? Skąd pomysł na Zieloną Górę? Przede wszystkim jeszcze za bardzo nie chciałem iść do Ekstraligi, było kilka tych ofert, ale wolałem właśnie zostać w tej pierwszej lidze, się rozjeździć i myślę, że najlepsze warunki właśnie tego będę miał w Zielonej Górze i dlatego właśnie tę drużynę wybrałem. A z czym pan wiąże swoje nadzieje w związku z jazdą w Zielonej Górze? Cel to jest awans do elity, powrót do elity? No na pewno tak, chcemy awansować do Ekstraligi. Myślę, że również mam też indywidualne cele, które na pewno będę, do których na pewno też będę zmierzał i zobaczymy, co to wyjdzie. No, ja na pewno jestem dobrej myśli i zrobimy wszystko, żeby w tej Ekstralidze się za rok znowu znaleźć. Mamy plan, tak, żeby awansować i to jest priorytet dla nas. Niemniej jednak inne drużyny też się zbroją. Na razie jeszcze okres transferowy się nie skończył, ale zbyt goszczy dochodzą wieści, że tam mocny zespół będzie. Inne zespoły też starają się zmontować jak najlepsze składy. Także myślę, że to nie będzie tak łatwo, lekko i przyjemnie, jakby się mogło wydawać. Zespół mimo wszystko jest mocny. Czy ta Polonia Bydgoszcz, o której pan wspomniał, to jest taki oczywiście tylko i wyłącznie na papierze zespół, który może najwięcej krwi tutaj napsuć? Czy ta pierwsza liga będzie pana zdaniem wyrównana? Myślę, że będzie wyrównana, bo nie tylko Bydgoszcz, to inne zespoły też się w miarę zbroją i po prostu wiadomo, że każdy będzie chciał z Folobazem wygrać i nie będzie to łatwo. No, my mamy takie założenie, że chcemy awansować, zobaczymy. Inne zespoły nam tego na pewno łatwiej się będą i na pewno przez to liga będzie dużo, dużo ciekawsza. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.